Tak często narzekamy na Kościół, mówiąc, że to jest Kościół żeńsko-katolicki. Trochę mamy rację, takie są statystyki. Zresztą tak było już pod krzyżem. Tam było tak, że w najważniejszym momencie świata i wszechświata, w momencie, kiedy umierał Syn Boży, były trzy kobiety, jeden facet. Był jeden Jan i trzy Marie. To tak delikatnie mówiąc, pokazuje, kto jest słabszy psychicznie, czy my, czy niewiasty, czy płeć piękna. Ale ja chcę was zachęcić do oblegania Jasnej Góry. Kiedy wpiszecie w internecie hasło oblężenie Jasnej Góry, to generalnie wyskoczy wam historia o Szwedach. Chcę was zachęcić do tego, żebyście się pobawili w Szwedów, żebyście w Dzień Ojca przyjechali do tego miejsca, o którym Jan Paweł II powiedział, że tutaj zawsze byliśmy wolni. Podziękowali za wolność. 23 czerwca oblegali Jasną Górę. Wolność to jest podstawowy temat, który będzie tam poruszany. Będzie oczywiście taka męska modlitwa. Wiele osób, które uczestniczyło w takiej formie, mówi, że kiedy mężczyźni się modlą, to naprawdę w piekle jest ogłaszany alarm. I w to akurat wierzę. W to akurat wierzę, że w momencie, kiedy armia facetów wypowiada słowo Jezus, to piekło drży w posadach. I będzie też mowa o wolności, o tym, czym jest prawdziwa wolność, o tym, że nikt nie daje takiej wolności jak Jezus. Absolutnie nikt, że Jezus w momencie, kiedy odchodzi od Niego tłum, kiedy powstaje pęknięcie, zamiast bawić się w rasowego polityka i pytać, panowie, przepraszam, pomyliłem się, to jednak z tą krwią i z tym moim ciałem, to była taka metafora. Jezus podchodzi do swoich uczniów i pyta, panowie, czy wy chcecie odejść? W każdym momencie możecie odejść. Nikt nie daje takiej wolności jak Jezus. Nikt nie daje takiej wolności jak Bóg. Możecie się o tym przekonać 23 czerwca, w Dzień Ojca, na Jasnej Górze. Oblegamy Jasną Górę. Bardzo serdecznie zapraszam. Marcin Jakimowicz, dziennikarz.